Witam, witam. It's Sunday, so it's time for tournament defense setup. This time, we have 5 stars rush with no ice faction. No blue, so red will be strong color on defense and green won't have any advantage. Rush, so each skill is set as very fast. So you will need 6.5 tiles to charge your heroes. Remember that with 9% mana generation you'll go down to 6 and that's super important. No blue, so some of the top rush heroes like Milady the Winter or Grimsteel won't be available, but Fire Faction is also super strong with heroes like Vanya, Hathor, Toon, Kagan and Aslar, Pepper and many more. Of course, Taunt is very useful in both attack and defense, and for sure, some players will set heroes like Kalo and Revivers. If you don't have strong rush heroes in Fire Faction, don't worry, because it's a rush. Color doesn't mean much here, so I bet we'll see tons of heroes like Toon, Vivica, Lemonwood, Uwe. So yeah, let's see what I can set. I have few ideas, but I'm not sold on any. They're too passive or too offensive, and it's hard to find the right balance. Of course, I could use where he is, Toon Kagan, because even without LB, he's strong. But I think I will use Hathor as tank. Left flank, Pepper, for damage. Right flank, I would like to use starting Taunt. This could be Queen Anne, but then I would have to resign from Kalo or use one green hero without legendary troop. So forces is probably better option, but Queen has better skill for rush. And I could use Reviver. This would be Relius, but again, he's green. So that's a tough one. Okay, let's do something else. Hathor's tank for boosted HP, status block, and mana feed. Right flank, Pepper for damage and growth. Right wing, this will be Kalo, and he will be buffed by Pepper. Left flank, where he is, somewhere on top, yeah. Forces for Taunt, and left wing, Barclay for exploding fiends. Troops, not perfect, but yeah, no dispeller, but Barclay followed by Pepper should be able to take down Taunt, for example. So yeah, I think this will be my team. Let me know what you think about it. Good luck on your fights and see you next time. Witam w polskiej wersji. Jest niedziela, więc czas na ustawienie obrony do nowego turnieju. W tym tygodniu to pięciogwiazdkowy szturm bez frakcji lodu. Nie ma niebieskiego, więc czerwony będzie silnym kolorem w obronie. Zielony nie będzie miał żadnej przewagi. Szturm, czyli każda umiejętność specjalna, ustawiona jest na poziomie bardzo szybkim. Także potrzebujecie 6,5 klocka, żeby załadować waszych bohaterów. Pamiętajcie, że musicie mieć 9% regeneracji many, żeby przyspieszyć postacie do 6 klocków i to jest niesamowicie ważne. Nie ma niebieskiego, więc niektóre topowe postacie szturmowe, jak Milady The Winter, Grimsteel, nie będą dostępne. Natomiast frakcja ognia również jest bardzo silna z postaciami takimi jak Vanya, Hathor, kreskówkowy Kagan czy Aslar, Pieprzna i wiele innych. Oczywiście prowokacja startowa jest bardzo przydatna zarówno w ataku, jak i w obronie i na pewno niektórzy gracze ustawią postacie takie jak Kalo i Wskrzeszenie.
Jeśli nie macie silnych szturmowych postaci w czerwonym kolorze, nie przejmujcie się, bo to jest szturm i kolor tutaj aż tak wiele nie znaczy. Więc na pewno zobaczymy masę postaci takich jak kreskówkowa Vivica, Lemonwood, Uwe i wiele innych postaci typowo szturmowych. Zobaczmy, co mogę ustawić. Mam kilka pomysłów na tą obronę, a właściwie miałem, bo nie jestem przekonany do żadnego. Jedne są zbyt pasywne, drugie zbyt ofensywne, jeśli chodzi o te drużyny obronne, i ciężko mi znaleźć odpowiedni balans. Mógłbym użyć tutaj kreskówki Kagana, bo nawet bez przełamania jest silny. Ale myślę, że wrzucę tu Hator. Na lewej flance mogłaby zagrać pieprzna dla obrażeń. Na prawej flance chciałbym użyć prowokację startową i to mogłaby być królowa Anna. Ale wtedy albo musiałbym zrezygnować z Kalo, albo użyć jednej zielonej postaci bez legendarnego oddziału. Więc możliwe, że Forces jest tu trochę lepszym wyborem, ale z kolei umiejętność specjalna królowej jest dużo lepsza na szturmie. Mógłbym użyć wskrzeszacza, natomiast to byłby znowu zielony, czyli Relius. Także ciężki wybór i wtedy chyba byłoby zbyt pasywnie. Także zrobię trochę inaczej. Ten Kagan mnie kusi, ale chyba go dzisiaj nie użyję. Hator zostanie na tanku, na prawej flance będzie pieprzna i ta pieprzna będzie dawała wzrost Kalo, czyli w sytuacji, jeśli Kalo by zginął, nie Kalo by zginął, inne postacie by zginęły, to Kalo kopiując je będzie uderzał ze wzrostem, ale nie mam tu na razie dużo postaci bijących poza pieprzną. Także tu wrzućmy prowokację startową i tą prowokacją będzie Forces i na lewym skrzydle dosyć dziwnie, ale Barclay. Z tego względu, że Hator oczywiście z pasywki będzie dawała 10% many, natomiast Barclay też dostaje manę w momencie, jeśli ktoś z sojuszników dostanie pomocnika, czyli Forces tworząc pomocników będzie też dodatkowo przyspieszał Barclaya. Ale Barclay może dosyć szybko zginąć. Nie mam tutaj dezaktywacji, więc może być bardzo różnie. Natomiast myślę, że połączenie Barclay i Pieprzna, jeśli u przeciwnika odpali się na przykład prowokacja, że te dwie postacie powinny tą prowokację zdjąć i wtedy zadać dodatkowe pasywne obrażenia z wybuchu potworów. Ale to wszystko jest tylko w teorii. Także to będzie moja drużyna. Oddziały chyba muszą tak zostać. Wiem, że ten nie jest idealny dla pieprznej. No ale trudno. A może Hator zrobić bardziej kruchą? Niebieskimi bić mnie nie mogą. Hator i tak odpali. Dobra, zmienię chyba w ten sposób. Tak wiem, mógłbym przełączyć na kostium Hator, ale on w ogóle nie jest przełamany. Także to będzie moja drużyna. Dajcie znać, co o niej myślicie. Powodzenia w waszych walkach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.